Jako pierwszy pan poseł Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo. Szanowni państwo, nie wystarczy przesłać do komisji projekty, bo dwa tygodnie były przetrzymywane pierw w zamrażarce. Teraz są przesłane do komisji bez żadnego terminu zakończenia prac. Ja, szanowni państwo, wnoszę o to, żeby zwołać prezydium i żeby zobowiązać, żeby trzecie czytanie tych projektów ustaw, o których mówił pan premier, odbyło się na tym posiedzeniu. Szanowni państwo, czekamy na trzy najważniejsze sprawy, które powinny być szybko procedowane. A co dzisiaj mamy w porządku obrad? Trzy komisje śledcze. Zajmijcie się sprawami, które dotyczą Polaków. Proszę państwa, w 2019 roku pierwsze decyzje, jakie podjął rząd premiera Mateusza Morawieckiego, to była 13. emerytura. A wy się komisjami zajmowymi śledczymi zajmujecie. 10 sobie ich powołajcie, ale to nic nie zmieni. Pracujcie dla Polaków. Gdybym był złośliwy, a przecież nie jestem, odnalazłbym w tym wniosek formalny o powołanie kolejnych 10 komisji śledczych. Nie chcę jednak robić tego w ten sposób. Natomiast pan poseł Buda zwrócił uwagę na rzecz, którą też chcę wam wyjaśnić. Był rzeczywiście wniosek ze strony klubu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie tego, żeby prezydium niejako wymusiło posiedzenie Komisji Finansów i pracę w takim, a nie innym rytmie. Ten wniosek został odrzucony przez prezydium Sejmu w dniu dzisiejszym. Wychodzimy z założenia, że w tej Izbie powinny obowiązywać inne standardy legislacji, a wrzucanie projektów ustaw na 5 minut przed konwentem czy przed prezydium nie zagwarantuje dobrego prawa Polkom i Polakom.